No dobra, robimy potężną Bundesligę, słuchajcie. Tak jak wczoraj, równoważony, zdecydowany pres. Tu nic nie zmieniamy. Kasi Pierła Stanikana. Zasada musi być zachowana, czyli jeśli my strzelamy gola, to przeciwnik wychodzi, mam nadzieję. Jeśli on nam strzeli gola, to my wychodzimy oczywiście. Ojej, nie ma spalonego chyba. Wychodzimy? To wychodzimy. Szybka zasada musi być. Dobre rozpoczęcie. Dobre rozpoczęcie swapów na PS4. Ja w ogóle Gomeza i Walkera sprzedałem, nie? Sprzedałem na Xboxie. I teraz będę grał środek. W ogóle, o, gość Beckhamem gra, no spoko. Będę grał środek. Obrony Varan, Wan-Bissaka. To dobra, to jest ta akcja. Juan Ki-chan. Brawo. No co jest? Pauza się odlicza czy nie? Dobra. 18 słupów ogólnie do zdobycia będzie. Brawo. Przecież gdybym tryhardował te mecze, to by to wyglądało inaczej, nie? Tak samo, no umówmy się, no strzelni pierwszego gola. Wiesz, jak ja na 30 meczów FUT Champions i ja myślę, że ja w 10. W 10 tracę jako pierwszy gola. No, w 10, ale nie przegrywam 10 spotkań, nie? Brawo. No kurde, naprawdę? Będzie grał, dobrze. Paulem, no ale to nie ma znaczenia. I tak sobie zagramy pod akcję. Zajebiście. Strzelam mu na 3-0, jak nie wyjdzie, to ja wychodzę. No i po co się męczyć? Dobra, udało się. Ej, zobaczcie, wyszedłbym przy 2-0, a tu jeden gol i koniec już było, nie? Słuchajcie, na bardzo dobry początek otwieramy u jednego z widzów 5 rzadkich piłkarzy, 85 plus. Wczoraj na moim głównym koncie na Xboxie 8-8 tam overall wleciał, ale się nawet nie pamiętam kto. Albo 8-8, 8-7 chyba i potem reszta 8-5, no nie najgorzej. Oby tutaj był kaucik, zobaczmy, 5 rzadkich piłkarzy, 85 plus. I co będzie tutaj na dobry początek? Walkoutcik? Jest walkout, dobra, mamy walkout, to pierwsza informacja. To jest chyba złoty walkout, Anglik na CPS-ie, trend... Nie, to jest... Trippierek! Trippierek 85 z aktualnej drużyny tygodnia, niewymienny. Pod jakieś SBC, gdzie potrzebny jest IF? Całkiem okej. Okay. Pytanie, kto oprócz Trippiera w tej paczce overallowo? Kto oprócz Trippiera w tej paczce overallowo się znajdzie? Uwaga! Aja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 j
I też niewymienny, i też niewymienny. Hashtag Tynant, no. Francuska. Dobrze. Też fajna ekipa. Dobra, wrzuta na Krzysia piątka. Piątek. Pio pio! Pio 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 Krzysztof piątek! No nie, no panie przeciwniku. Panie przeciwniku, no nie można tak. Dobra, udało się. Dobra, słuchajcie, leci podstawowa wersja ikony. Zobaczmy, co z tej paczuszki z baby ikoną pójdzie. Zobaczmy, co z tej paczuszki z baby ikoną tutaj pójdzie. Lokalcik oczywiście jest. Akurat donate na Brazylię. No
Ronaldo Nazario! Ronaldo trafiony! Nazario Luis de Lima. De Lima. Ronaldo Luis Nazario de Lima, oczywiście. Brawo, brawo, brawo. No dawaj, Bejotti, strzel sobie gola świątecznego. Będziesz miał 3 słapy po tym golu. Krzysztof Piątek. Krzysztof Piątek, El Pistolero, El Pistolero, El Pistolero prowadzi akcję, rozgrywa z klepką. Pistolero, Pistolero! Zobaczmy, co zrobi Krzysztof Piątek! O Jezus, no, już ta akcja straciła na tempie, ale jeszcze Piątek! Lewa noga i ciul. Ciul z tą akcją. Teraz Piątek, Piątek, Piątek! Nie umie strzelać. No to jest po prostu Piątek, ja nie wiem. Piątek, tak zwany późny Milan. No on chyba w późnym Milanie to w ogóle nie oddawał strzał. O nie, no i brama będzie. Jezus Maria! Szkoda czasu. No ale nic, ja respektuję zasady. Jesteśmy teraz na koncie u Mateusza, zaczniemy może od paczki 85 plus Rare Players 5 pack. I potem ta 83 plus 25, 25 pack, tak można to pięknie określić. Dobra, 85 plus otwieramy. 5 piłkarzy i zobaczymy. Potem będziemy mniej więcej już wiedzieć, jakie szczęście się pojawi, jeśli chodzi o tą drugą paczkę. Tu mamy złotego piłkarza z Hiszpanii, CDM, Sergio Busquets, 86, nie? Busquets jest, nie, 87, okej. Busquets 87, czyli oprócz Busquetsa, no nic wielkiego tutaj się raczej nie pojawi. Nic wielkiego się tu raczej nie pojawi, ale zobaczmy co w środku. Silva, Warty, Insigne, Parejo. No okej, no 2x86, 1x87, 2x85. Całkiem przyzwoicie, całkiem przyzwoicie. Nie ma co narzekać, no ale wiadomo, też wielkiego szału nie było. No ale w tej paczce, czy będzie walkout? Uwaga! Czy będzie walkout? To jest pytanie. No zobaczmy, co poleci z tej mocarnej paczuszki. Jest walkout, dobra. To jest dobra informacja. Złoty walkout. To będzie Koulibaly. Koulibaly z Napoli. 88, dobra. Ładnie, ładnie, ładnie. Zobaczmy co oprócz Koulibaly'ego. Oby jakieś wysokie overall ogólnie. Fabinho, Alba, Gomez, Alderweireld, Fernandinho i Bramunię. Coś na drugiej stronie jeszcze, jakiś Gomezik może? No nie, ale jest Umtiti, jest duplikat, ale niewymienny, duplikat Vardiego. Więc to troszeczkę lipa, musiałbyś go gdzieś tam przepalić. Jest Gomez, jest też Gomez oczywiście. Także fajnie. Tego Gomez też niewymienny. Jezus Maria, Jezus Maria, ależ tutaj historia, jeśli chodzi o te niewymienne karty. No musisz coś z nimi zrobić, mordeczko. Spambob. Brawo, Fera. No dobra, jeszcze jeden meczyk. Dobra, wymieniamy. Jesteśmy na Road to Glory i bierzemy 25 piłkarzy 83 plus jako pierwsza nagroda za słapy. Druga, jeśli chodzi o ten grudzień, no to wezmę sobie 5 piłkarzy 85 plus, a potem no najprawdopodobniej podstawową wersję ikony i dwie paczki Ultimate, także po prostu zbiorę sobie całą pierwszą stronę, nie licząc Nemani Vidicia. Dobra, idziemy sprawdzić, co to będzie za paczuszka, co się w niej będzie kryć, no i zobaczymy. Paczka dwuczotki do tych piłkarzy, może najpierw na rozgrzewkę, bo to chyba też w ramach jakiegoś wyzwania słapowego się dostaje, taką paczuszkę. Dwuczotki złotych, to wiadomo, tutaj cudów nie będzie. Ekranów nie ma, to przewijamy i przechodzimy od razu do tej mocarnej paczuszki 83 plus. Tutaj Rongier i Acheon Pong, no ich na pewno nie trafimy. No ciekawa, czy ktoś grywany do składu, a może ktoś do SBC? Uwaga, przekonajmy się, czy będzie walkout? Proszę, niech będzie walkout, jest walkout, okej, okay, mamy walkout. To jest infor? Nie. Nie, to nie jest infor, to jest złota karta. To jest infor. Quadrado, Inform Quadrado 84 na walkaucie. Okej. Okay. Inform Quadrado na walkaucie, a pytanie, kto oprócz niego w tej poczuszce? Zobaczmy.
Jak overallowo to się rozkłada? Kroos, Navas, Pereira, De Ligt, Arthur, Alaba, Ben Yedder, Martial, Vertonghen, Jesus, Vela. Fajnie, fajnie. Valverde, Ibra, Rafala. No kurczę, no fajne overale. No bardzo przyjemna paczuszka. Bardzo przyjemna paczuszka, naprawdę. Narzekał nie będę na takie tutaj zestawy, które mi EA przyszykowało. Szkoda, że tutaj akurat niewymienne karcioszki 3. No trudno. Natomiast naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna paczka od EA. Ta 25X83+. A wy jak oceniacie tą paczkę? Nie? Trzymajcie się i do zobaczenia. Elo!